Zabieramy panu głos. Dotychczasowy prezydent miasta Dąbrowy Górniczej i dotychczasowa rada są tylko dobrzy do tego, żeby jak najwięcej dąbrowskiej ziemi sprzedać. Tak. Pieniądze właściwie żadne. To jest, ziemia jest naszą własnością. I panie prezydencie, jak pan będzie tego słuchał, to my mówimy stop sprzedaży dąbrowskich ziem. Tak. Dosyć już pan nas sprzedawał. Ile jest Dąbrowy w Dąbrowie? Ile jest Polski w Polsce? Swobodnie sobie wyprzedają naszą ziemię. A Ukraińcom to może pan dać kawałek swojej prywatnej działki, tak. a nie 300 hektarów ziemi dąbrowskiej. Ziemia w Dąbrowie, ziemia w całej Polsce należy do Polaków. I pierwszy zawsze jest naród polski, a nie obce kapitały, które osiągają gigantyczne zyski z tutaj działalności. A my ponosimy koszty. Stop z prezentami. Tak. Jeżeli pan chce robić prezenty, proszę robić mieszkańcom tego miasta. Bo jest ich dużo. Ale zobacz. Bo po prostu jak patrzę na to wszystko, to żeby kobiety były górą, Ewa, tu nagrywaj. Tak. Popieramy, żeby nasza kandydatka na prezydenta wygrała w mieście. Bardzo przychylne mamy komentarze. Jesteśmy na żywo. Nasze stowarzyszenie wspiera to działanie. I nie ustaniemy. Nie ustaniemy do czasu, aż rzeczywiście zmienią się te relacje, bo relacje w państwie, w mieście są zaburzone. Najważniejsi są mieszkańcy, a nie interesy. Najważniejsi są mieszkańcy, a nie interesy. Szczególnie obcych kapitałów. Suwerenem jesteśmy my. Tak jest. Niestety tutaj zostałam. A my nie zgadzamy się na tego rodzaju politykę. Nikt nas nie pyta. Te decyzje, nawet łącznie ze strefą ekonomiczną, która tak okropnie faworyzuje obcy kapitał. Ze strefą ekonomiczną zostały podjęte, zaczynając od planu zagospodarowania. Plan zagospodarowania miasto zleciło, proszę Państwa, jesteśmy w grupie, ogląda nas 50 osób. Zleciło opracowanie, badanie tego środowiska do tego miejscowego planu firmie Ekolek z Katowic. My jako podatnicy zapłaciliśmy za to opracowanie. I co tam mamy, ta prognoza tych oddziaływania środowisk na środowisko, jeżeli tu zmienią ten plan zagospodarowania, jeżeli wytną te lasy, jeżeli tutaj, że to jest zagrożenie dla zbiornika wód, który i tak jest złej jakości, bo mają na to wpływ niestety zanieczyszczenia, które są ze stref przemysłowych tutaj na tym terenie, bo ale właśnie ukształtowanie drogologiczne tutaj się... Alu, wspomnijmy, co my mamy, bo my jesteśmy na ścianie Huty Katowice, teraz we własności hinduskiego kapitału, czy nie wiem jakiego, czy międzynarodowo. Mamy koksownię, mamy spalarnię śmieci w Dąbrowie Górniczej, hutę szkła, elektrownię. Ktoś obliczył to zapylenie na 1 km², gdyby to miało spaść tylko na opady tego pyłu miały spaść tylko na Dąbrowę Górniczą z tych zakładów, które nam tu ulokowano, to wychodzi 16 ton na 1 km². 16 ton by nas, dla nas... 16 ton pyłu na nas spada. Mamy regularnie... To idzie troszeczkę jednak kominamy. No tutaj wiadomo, po prostu nie ma ale... kurtyny powietrznej, żeby zatrzymała, ale gdyby zrobić taką kurtynę wokół Dąbrowy Górniczej, czyli to z tych zakładów, z tych kominów zakładów, ile tu mamy uciążliwych, byłoby 16 ton rocznie by nam tu spadło na nas. To już dawno byśmy byli zasypani po dach. To są
Tak, to jest ewidentna przesada. Miasto nasze jest jednym z najbogatszych miast w Polsce. My, mieszkańcy, nie mamy z tego powodu korzyści. I nie mamy, ekspertyz, które by tutaj mogły stanowić. Niemniej, nawet ekspertyzy są jakby na drugim miejscu, bo najważniejsza jest nasza decyzja, mieszkańców. Nasza decyzja, dość tego przemysłu tutaj. Ale Alicja, okrawa nam się zieloną strefę, wycina się strefę, którą jeszcze w czasach Gierka wokół Huty Katowice stworzono. To były dziesiątki tysięcy hektarów, dobrze to określam, na kilka tysięcy pozostało nam. Zmniejszono strefę ochronną, żeby móc lokować dalsze zakłady. Ekspansja trwa bezrefleksyjnie, pomimo tych badań, pomimo badań nawet społeczników, którzy mają opracowania na przykład Uniwersytetu Śląskiego i na bazie porostów z Borówki Polskiej, to narażenie na materiały ciężkie tych porostów jest naprawdę nieprawdopodobne w miejscach, gdzie funkcjonują te zakłady i dookoła są zabudowane mieszkania. Ale to miasto w ogóle nawet nie chce widzieć takiego opracowania. To po prostu my zrobiliśmy i my wiemy, że jest źle. Będziemy publikować i udostępniać dalej. Ja jeszcze zapytam organizatorów tego spotkania dzisiaj. Może Magdy? Jest Magda. Dzień dobry. Ja jeszcze zapytam do naszej, jesteśmy na stronie naszego Stowarzyszenia Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Ogląda nas kilkadziesiąt osób, są komentarze, ale jesteśmy pod słońce, więc ja nie wiem, o czym piszą tutaj nasi sympatycy. W każdym razie są to ludzie równie świadomi, podobnie walczący też na terenie Polski z tą swobodną, można powiedzieć bezodpowiedzialnym wyzbyciem się terenów rodzimych, polskich, bo powinno paść i od Rady również, od nas mieszkańców, pytanie, ile jest Dąbrowy Górniczej w Dąbrowie, biorąc pod uwagę powierzchnię naszej ziemi, która chciałabym znać te stosunki własnościowe, czy te to są zakupy tych hektarów ziemi na własność, czyli obcy kapitał, jak włoskie Brembo, kupuje hektary naszej dąbrowskiej ziemi, i tam jest panem we Włościach. No szkoda właśnie, że nasze miasto takie rzeczy dopuszcza. Fajnie, wiadomo, mieć zakład, który przynosi miejsca pracy. Ale 100 osób, czy ile tam? Trzeba też patrzeć szerzej. Gdybyśmy zostawili fabrykę obrabiarek Defum w Dąbrowie Górniczej, tam było zatrudnienie rzędu blisko 2000 pracowników w szczycie. Była to fabryka znana na całym świecie, którą niestety również władze miasta dołożyły do jej likwidacji. Na jej miejscu cmentarzysko, które nazwano fabryką pełną życia, które się dofinansowuje milionami złotych z naszego budżetu miejskiego. Takie tutaj nieprawidłowości w naszym mieście występują. Jest mi bardzo przykro, że nasi władze miasta pozwalają na takie rzeczy i nie starają się sprowadzić tutaj inwestorów, którzy zatrudnią, stworzą miejsca pracy dla ludzi wysoko wykwalifikowanych, żeby na przykład młodzież, która będzie 400 metrów od tej działki, miała do czego aspirować, a nie pracować potem na odlewach żeliwa, gdzie to jest bardzo ciężka praca, w trudnych warunkach. Szkodliwa. I za najniższą. Tak, no i właśnie tam powinny być właśnie wysokie technologie. I dla obcego właściciela właściwie, bo to przecież nie nasza Polska. Dla ludzi wykształconych, praktycznie... tego dokończę. Dla inżynierów i wtedy takie dzieciaki, które 400 metrów koło jakiegoś takiego zakładu będą się uczyć, mają do czego aspirować, bo wiedzą, że w ich miejscu potrzebują takich ludzi. Wtedy się tworzą uniwersytety, nowe wydziały powstają i ludzie się kształcą i ludzie są inteligentni, a nie... Przepraszam bardzo. A nie tylko po prostu kadra, która nie musi się kształcić. Ale proszę zauważyć, że wejdę w słowo, że to jest trend. W Polsce widzimy, jaki jest spadek jakości oświaty i szkolnictwa, jak ubywa
w programie ważnych, bardzo ważnych przedmiotów, ale nie, bo to jest składowa, że właśnie jakby jest trend, który... Ile tutaj autokarów przyjeżdża z pracownikami, prawda, do tych zakładów. Tak. Dziękuję bardzo, pani Magdo, dziękuję, powodzenia akcji. 50% w Dąbrowie to jest pracowników spoza miasta. Przyjezdnych. Nie ma bezrobocia. Czyli nie jest to praca dla Dąbrowiaków. To nie można tłumaczyć. To nie jest ten powód. A jeszcze kilku inwestorów zrezygnowało w tej chwili, też z działek także. Natomiast to miał być przemysł przede wszystkim wysoko rozwinięty, taki rzeczywiście na poziomie technologicznym, który nie miał być uciążliwy. I no nie można się chwalić, że plan zagospodarowania przestrzennego jest elastyczny. Taki zapis jest na stronie, bo elastyczność to nie ma pozwolenia. No nie jest elastyczny, to, żeby robić, co się bo chce, protestowaliśmy przeciwko przeróżnym zapisom w planie. Najważniejsze przede wszystkim jest zdrowie mieszkańców i ich bezpieczeństwo ekologiczne. To, co cały czas walczymy od lat, nie? Tak. I tu niestety, to, co przeżywają Strzemieszyce, tak, niestety, czyli duża część Dąbrowy Górniczej. Brak odpowiedzialności ze strony władz miasta, że nie dopilnowano całych takich procedur, żeby przede wszystkim uregulować te sprawy, żeby nie można pozwolić sobie na tego typu. Ale nie można też oddzielać mieszkańców od władz. Nie. Uważam, że tutaj zdanie mieszkańców powinno być priorytetem. Oczywiście. I potrzeby mieszkańców, bo władza, prezydent jest na ten cel powoływany. Trzeba odróżnić też możliwości Rady Miejskiej od tego, co prezydent robi. Prezydent jest władzą wykonawczą i to praktycznie on ma władzę... Wykonawczą, czyli Rada jak Sejm uzgadnia, co prezydent może zrobić. Ale władzę nad postępowaniem środowiskowym taką, jaką zapewniają mu ustawy. On jest organem środowiska i on wydaje wszystkie postanowienia. Dlatego tutaj tłumaczenie się takie, że powiedzmy radni czy coś nie. Ja jako radny protestuję przeciwko temu w ramach tych możliwości, jakie mam. Natomiast ja deklaruję też jako Stowarzyszenie Samorządu Strzemieszczycy, że ja pomogę we wszystkich postępowaniach środowiskowych, jeżeli będzie taka konieczność. Dziękujemy bardzo. Pan radny się wsławił szczególnie w walce z dodatkową daniną nakładaną na nas w maksymalnej wysokości 50%, tak zwana opłata adiacencka, szanowni państwo, za to, że wam w ulicy się kanalizację zorganizuje, musimy my później opłatę taką uiścić. Nasz prezydent ustalił ją na 50%, na maksymalną wartość, taki sęp z niego był, bo to już były prezydent, natomiast mógł wyznaczyć ją na wysokości 3%, 1%? 1%, tak, ale sobie zażyczył od mieszkańców maksymalną 50% opłatę, kolejną daninę. Pozwoli pan, panie radny, przejdziemy. 3% już jest. Już jest 3%. No to gratuluję. Dla nowych to już jest, powiedzmy. To dzięki temu, jeszcze pamiętam panią poseł, wszyscyśmy... Skutek odniosło ten nasze działanie. To jest sukces. Powinniśmy się tym ładować i wierzę, że i tą odlewnię też pogonimy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, panie radny. Do widzenia. Zwróciliśmy się do Brembo o to, że nawet tam chyba jakąś kwotę wskazaliśmy, nie jakąś, wiecie, powalającą. To może 2 czy 3 tysiące. Już teraz nie pamiętam. Dla Brembo, tak, pieniądze. Dla nas były to duże pieniądze. Nawet Brembo nie chciał nam odpowiedzieć. Więc mało z tego, pytanie, co Ząbkowice jako dzielnica ma z funkcjonowania zakładu? Nawet pomocy my mamy tutaj. Ja mówię o firmie, która jest lokalizowana w Ząbkowicach. Centrum ma. Co? Pytam się, co my jako Ząbkowice? No mamy budżet, z którego finansujemy Nemo, które przynosi regularnie straty. Dofinansowujemy fabrykę pełną życia, rozrywkę i tego rodzaju właśnie zadania i centrum przebudowa w Koło Macieju kolejny raz. Będziemy klombiki ustawiać, drzewka, żywa ulica 3 maja. To są takie inwestycje z tego naszego budżetu czynione. A potem brat
się na to, żeby nie byli uciążliwi z środowiska. Ale Tania, jeżeli w tych dokumentacji, którą posiadamy, mam odpisane, że instytucje kontrolujące środowisko piszą, że nie mogą spadać ze względu na kumulację, dużą kumulację zakładów, nie są w stanie odpowiedzieć, z którego zakładu pyli. A dokłada się nowe, nie? Na co jeszcze oczekujemy? Do widzenia. Powodzenia. Panie Grzegorzu. I teraz przyszło postanowienie sądu, że to jest zakład, który daje wielki tutaj. Radni jeszcze mają naradę. Marysiu, jak ci się podoba maszt? Przerażona. Przerażona, ale to mieszkańcy muszą być przerażeni. Tak. To jest ich zdrowie i życie. Ale my będziemy prowadzić kampanię informacyjną, ponieważ miasto tego nie robi, władze miasta tego nie robią. Tak jak powietrze jest zatrute, tak i te maszty, i te anteny. Spójrzcie na antenę, jaką macie tu piękną w okolicy. I do tego wam dołożą jeszcze odlewnie żeliwa. To jest temat B. Ale słuchajcie, trzeba by sprawdzić plan zagospodarowania, bo ja przypuszczam, że tutaj raczej w zabudowie mieszkaniowej to raczej tu nie powinno być. To usługi, które nie są spełniane. Co najmniej 150 metrów od zabudowań. To przecież to jest naruszone są po prostu i normy. A ten budynek jest użyteczności publicznej przecież. Tak? Tak? OSP. Dom kultury, lekarz przyjmuje. Dom kultury. Tak. Tatiana każdy walczy. Ten maszt musiałby być po prostu przeanalizowany. Ale żmudka. No, na żywo jesteśmy. Bardzo dziękujemy, kochani, że nas wspieracie, że jesteście z nami w tym czasie, ale tutaj nas wszystko interesuje, ponieważ miasto o nas nie dba. Miasto na po cichutko prowadzi swoją politykę. Powiedzieli organizatorzy, że na kolejnym obszarze to ludzie muszą się organizować, to ludzie muszą zbierać środki, angażować swój czas, poświęcać czas zamiast dla rodziny, dla działań, żeby chronić siebie i następne pokolenia przed degradacją tego środowiska. A przecież my mamy radnych, mamy samorząd, który... No mamy wszystko, to, tak. Płacimy za to, żeby oni nas... Finansujemy ich, ich powołujemy w czasie wyborów do pełnienia funkcji zarządu nad miastem. Przecież finansujemy im komfortowe warunki pracy. Ekspertyzy wszelkiej dziedziny. I w zamian za to my ciągle mamy co robić tutaj, bo ciągle jest problem. No, nasi włodarze to tylko komfortowe warunki dają naszym sąsiadom na U, z kraju na U, a Polak we własnym kraju jest niewolnikiem, ma tylko płacić haracze i siedzieć cicho. Dobrowie się dobrze rozwija, ale fabryka pełna życia, prawda? Centrum rozrywki, gdzie remont jednego pawilonu, owszem, z rejestru zabytków, ale kosztował 6 milionów złotych. Tej stodoły tam, wiesz, no. Który? Ten z lewej, ten, który pierwszy był remontowany, wydano na niego 6 milionów złotych. No, Pałac Kultury Zagłębia z 50 doszło do 70 i dlatego nie starczyło na Nemo, bo Nemo miało wyglądać jak park wodny w Tarnowskich Górach. Cieszyliśmy się jako społeczność, że będziemy mieć tak świetny park wodny rozrywki. I tak jak jeździliśmy z koleżankami do Tarnowskich Gór właśnie na basen czasami, żeby spędzić czas wolny, no to mówimy super, będzie w Dąbrowie. Nagle się okazuje, że brakło na Dom Kultury, okroili, coś tam postawili, wizualnie słuchajcie, pełno rur. Nie ma tam żadnych atrakcji, naprawdę nie było. No ale to już w tej chwili wymaga doinwestowania. Jeszcze sam środek parku. W naszym parku wodnym, tak, w naszym parku wodnym wystąpiła taka sytuacja, że miasto poręczyło inwestorowi kredyt w wysokości 30 kilku milionów złotych. Okazuje się, że inwestor splajtował, w związku z tym poręczyciel, czyli nasze miasto, czyli my mieszkańcy, spłaciliśmy te 30 milionów tego kredytu. Także tutaj jest interesujące. Znaczy,
Wiecie Państwo, wracamy do hasła prawa obywatelskie dla Polaków. Prawa obywatelskie dla Polaków. To my jesteśmy solą tej ziemi i to my jesteśmy decydentami tutaj na naszym terenie i wszyscy Polacy podobnie na terenie całej Polski. Polska jest krajem między Odrą, Bałtykiem, Bugiem, a Tatrami. I to jest wnętrze naszego kraju, naszej ojczyzny. My mamy władność otwierać granice, zamykać granice, bo to jest nasze państwo, nasza ojczyzna. No tak podniośle, żeśmy tutaj zakończyli, ale zapewniamy, że nie ustaniemy, łączymy się tu w mieście. Wszyscy mieszkańcy, nasze miasto liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców, także uważamy, że ten sprzeciw będzie narastał, aby absolutnie do tej inwestycji nie doszło. Mieliśmy szereg zakładów w Dąbrowie Górniczej i w wyniku tej tak zwanej metamorfozy ustrojowej zostaliśmy, ten nasz przemysł nam wyniszczono, bo gdyby pozostały te nasze zakłady, jak super nowoczesna, wspaniała, znana na całym świecie fabryka obrabiarek Defum z eksportem na cały świat, no niestety władze miasta, że wymienię tego prezydenta, podczas którego kadencji fabryka obrabiarek Defum, znana na całym świecie, została zrujnowana. Tak, została zrujnowana i zniszczona, a na to miejsce buduje się za ciężkie miliony, jak WC. WC przy tym Pałacu Kultury w Dąbrowie Górniczej, tak się zwierzę, też jego remont kosztował 4,5 miliona z naszych pieniędzy, słuchajcie. WC przy Pałacu Kultury 4,5 miliona złotych. Huta bankowa przecież, huta tętniła życiem, również tam zatrudnienie było rzędu 2-3 tysięcy pracowników. I co nam tutaj odlewnia? Tutaj jakieś mamy dyskusje na temat, że tu proszę, jakie jest zatrudnienie w wysokości 100 osób, no, kadra. Napływ cudzoziemców, młodych ludzi, którzy tu będą na pewno chcieli zamieszkać z powodu tej innowacyjnego. No to jest ironia, Alu, tak? Ironia, no. Tak. Oczywiście ironia, bo każdy, kto tu przyjedzie i tylko powietrze wciągnie, to po prostu mówi, jak tu śmierdzi. Tu przyjadą ludzie z innych krajów, tak, gdzie inżynierzy. Proszę Państwa, zastanówmy się na najbliższych wyborach, kogo wybieramy. Ludzie, no nie mogą 6 kadencji jedni i ci sami radni się... Po 25 lat, jak w Sejmie. Do śmierci amen. Jak usiądą na kadencję, to 20-25 lat. Nieoderwani od stołków. Tak, a nie inaczej. Oni się nauczyli już jednym torem, jednotorowo. Dzisiaj podczas dzisiejszego spotkania też widzieliśmy, jak wielu mamy prężnych, mądrych, młodych ludzi. Dokładnie. I takich też chcemy we władzach. Zewnętrzne koszty utrzymania lipów. Ile lipów to kosztuje? Utrzymanie zewnętrznych firm dostarczycieli. Tam znajdziesz firmy i znajdziesz byłych naszych działaczy. Jak się urządzamy? Jak się urządzamy, no tak. Wspomnimy o mieszkań, gdzie ludzie czekają tyle czasu. Tak, polityka mieszkaniowa leży w mieście. Ale remontuje i jeszcze dopłaca. Już chyba został. Dobrze. Mamy to, kończymy. Na co sobie pozwalamy. Mam nadzieję, że przyszłość będzie lepsza dla nas. Mamy szansę rzeczywiście odbić, odzyskać naszą pozycję mieszkańców w tych wyborach, które się zbliżają. Tylko wybierajmy z głową, a nie my jesteśmy suwerenem. Z przyzwyczajenia. I to my decydujemy i będziemy tego bronić. Będziemy o to walczyć. Dziękuję bardzo, kochane moje. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkim życzę też powodzenia naszej Polsce.